Witam Was w kolejnym odcinku projektu Futbol. Z tej strony Kacper Chojnacki, a dzisiaj zapowiem Wam El Clasico, bowiem już w sobotę o 16:15 Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. To będzie 255. mecz pomiędzy tymi dwiema drużynami. Pierwsze El Clasico odbyło się w 1929 roku, także jest to naprawdę już ogromna tradycja, że starcie pomiędzy tymi zespołami jest właściwie najlepszym meczem ligowym, najlepszym meczem klubowym w historii futbolu. Także zapraszam Was na tę zapowiedź, bo naprawdę przed tym meczem mamy troszeczkę znaków zapytania oraz troszeczkę już odpowiedzi i kontrowersji. Także zapraszam na merytoryczną część tego materiału. Pierwsze kontrowersje dotyczące tego spotkania pojawiły się już tak na dobrą sprawę kilka dni przed. Wówczas wieloletni prezes Realu Madryt Florentino Perez powiedział, że nie zjawi się na loży honorowej podczas tego spotkania. No i było to od początku szeroko komentowane przez hiszpańskie media, które troszeczkę prześcigały się w domysłach, dlaczego tak może być. No mimo wszystko ostatecznie uznano za wersję oficjalną, że jest to ze względu na tę aferę korupcyjną FC Barcelony. No tam faktycznie wychodziły naprawdę no dosyć mocne rzeczy na temat Barcelony. Jeżeli chcecie, żebym nagrał o tym dedykowany materiał, to piszcie w komentarzach. Niemniej jednak ma to być taki symbol potępienia tych zachowań i potępiania korupcji w futbolu. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś wpływ na spotkanie. Na pewno na wizerunek Realu Madryt teoretycznie według Florentino Pereza powinno to wpłynąć jak najlepiej. Drugą kontrowersją na temat tego spotkania jest dobór arbitra, bowiem sędzią tego spotkania został Jesús Gil Manzano, no dosyć znany hiszpański arbiter, no i zdania trenerów obu drużyn są na ten temat podzielone. No, Carlo Ancelotti wspomina, że jest to jeden z najbardziej znanych i najlepszych po prostu sędziów w całej Europie. Xavi natomiast stoi w opozycji i tutaj stara się mimo wszystko nie wypowiadać negatywnych słów na temat tego arbitra. Mówi, że jest to losowe, więc nie ma po co się zdenerwować na to, na ten wynik losowania, no i też oszczędzi słów na temat Gila Manzano, no i zobaczymy, jak posędziuje on to spotkanie. Na pewno myślę, że może być ciekawie i niestety przewiduję, że jakieś kontrowersje sędziowskie będą, bo z tym sędzią nigdy nie ma spokojnych meczów. Ja osobiście uważam, że jest to sędzia nie najlepszy do prowadzenia meczu, też o podwyższonych emocjach, gdzie mamy piłkarzy kontrowersyjnych, jak Gavi, Vinicius, więc no to jest moim zdaniem słaby wybór, ale zobaczymy, jak to się potoczy, czy rację ostatecznie będzie miał Carlo Ancelotti chwalący sędziego, czy Xavi Hernandez, który od początku jest właściwie obojętny, aczkolwiek pokazuje w swoich wypowiedziach mocną niechęć do hiszpańskiego arbitra. Jeżeli chodzi o klasyki w poprzednim sezonie, no tutaj ich mieliśmy zdecydowanie zbyt wiele, żeby zachować wciąż te same emocje przy oglądaniu każdego tego spotkania, bowiem mieliśmy chyba dokładnie 5 klasyków, no tak, bo dwumecz oczywiście w Copa del Rey, 2 mecze w La Liga i jedno spotkanie w ramach Superpucharu Hiszpanii. No i tutaj właściwie mieliśmy absolutnie skrajne wyniki tych klasyków. Pierwszy ligowy mecz został wygrany przez Real Madrid 3-1, drugi wygrany przez Barcelonę. Natomiast w Pucharze Króla to tam mieliśmy absolutnie bardzo dużo różnych kontrowersji. Superpuchar wygrywa Barcelona, w Pucharze drugi mecz Real pokonuje Barcelonę 4-0, więc naprawdę te mecze były dosyć mocno przewrotne i nieprzewidywalne. W lato natomiast w pretemporadzie te dwa zespoły spotkały się na jednym z tam chyba amerykańskich turniejów przedsezonowych. No i wówczas Barcelona wygrała 3-0 po bramkach Usmana Dembele, Fermina Lopeza oraz Ferrana Torresa. Także ostatnie spotkanie zdecydowanie dla Barcelony, ale jak będzie w sobotę, tego się oczywiście dowiemy. Nie będzie to łatwy mecz dla ani jednej, ani drugiej drużyny. Dużo mieliśmy też pytań dotyczących tego, czy dany zawodnik zagra w tym klasyku, bowiem naprawdę tych piłkarzy, których występ jest niepewny, nawet jest, kiedy jeszcze to nagrywam, więc tutaj naprawdę mamy dosyć ciekawe El Clasico pod tym względem, kto zagra, kto nie zagra, kto będzie jednak musiał jeszcze leczyć kontuzję, kogo też po prostu przetrzyma jeszcze na ławce Xavi Hernandez czy to Carlo Ancelotti. Na pewno jeżeli chodzi o Real Madryt, tutaj Jude Bellingham, który w meczu ze Sportingiem Braga przy wyniku 2-1 w 89 minucie no tak niepokojąco można powiedzieć trzymał się za udo, wyglądało jakby go to bolało. Carlo Ancelotti jednak uspokaja na przedmeczowej konferencji, mówi, że Bellingham
Bellingham jest 100% gotowy do gry, a te takie niepokojące obrazki były spowodowane lekkim przeciążeniem Anglika, także jego występ nie jest zagrożony, to też oficjalnie powiedział Carlo Ancelotti. Natomiast jeżeli chodzi o zespół Blaugrany, tutaj mieliśmy dwóch takich piłkarzy, czyli Frankie de Jong i Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, który doznał kontuzji jeszcze w meczu z Porto, to było jeszcze przed przerwą reprezentacyjną, i ostatecznie na 99,9% Lewandowski zagra, nawet od pierwszej minuty, tak przynajmniej podają meczyki, tak podaje kataloński sport. Xavi mówił na konferencji prasowej, że zobaczy po treningu, ale jeżeli będą w 100% gotowi do gry, to najprawdopodobniej dostaną szansę od pierwszej minuty. Także możemy się spodziewać Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu i jest to na pewno dobra informacja dla polskich kibiców, no i też polskich stacji telewizyjnych, bo na pewno będzie dużo większa oglądalność tego spotkania tylko i wyłącznie ze względu na Roberta Lewandowskiego. To jest jego kolejny klasyk. On jeszcze w tych klasykach nie błyszczał, także zobaczymy, czy zabłyśnie tym razem. Jeżeli chodzi o formę obu zespołów, no tutaj jest raczej pozytywnie. Nie ma właściwie żadnej drużyny w kryzysie. Nie ma drużyny, która ma też jakąś niezwykłą dyspozycję, bo tak naprawdę i Real, i Barcelona od początku tego sezonu zaliczają pojedyncze wpadki, ale tych przypadków, kiedy to te drużyny tracą punkty, czy też zaliczają jakieś kompromitujące wręcz porażki, no takich momentów w tym sezonie jeszcze właściwie chyba nie było. Real Madrid wygrał w Lidze Mistrzów, Barcelona również wygrała w Lidze Mistrzów. Różnica jest tylko taka, że w ostatniej kolejce Primera División Real zremisował z Sevillą 1-1 właśnie na Estadio de Ramón Sánchez Pizjuán. Natomiast Barcelona wygrała 1-0 po bramce Giu. No i był to mecz rozgrywany właśnie na stadionie, na którym odbędzie się El Clasico, bo pamiętajcie, że Camp Nou jest rzecz jasna w przebudowie. Spotkanie odbywa się na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Inaczej można to nazwać stadionem Montjuïc, ponieważ taka jest nazwa właśnie tego obiektu. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś ciekawe wypowiedzi z konferencji przedmeczowej, no to tutaj Carlo Ancelotti wyróżnił Fermina Lopeza i Lamina Yamala przede wszystkim z drużyny FC Barcelony. Zostało to zapytany też, co sądzi o tych młodych talentach. No mówi, że Barcelona jest w kryzysie finansowym i ta sytuacja finansowa też wymaga od nich tego stawiania na wychowanków, czy też na po prostu piłkarzy młodych. No jest na pewno w tym troszeczkę prawdy, ale trzeba przyznać, że ci piłkarze robią świetną robotę w Barcelonie. No bo zobaczcie teraz na tabelę, która przedstawia wyniki, statystyki tych młodych piłkarzy, tych piłkarzy U21 w Barcelonie, tych kluczowych, no bo nie liczę tutaj Pedriego. Pedriego, który swoją drogą opuści czwarty klasyk z rzędu. To jest coś absolutnie tragicznego dla tego zawodnika, bo on również jest nieobecny, nie jest do dyspozycji Xaviego w tym sobotnim spotkaniu. Natomiast no sami widzicie, że Gavi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, który wprowadził się niesamowicie do drużyny FC Barcelony. A co ciekawe, z Ferminem Lopezem jest sprawa taka, że ponoć rok temu, przynajmniej tak informuje Relevo, był on na listach skautów Realu Madryt. Oni go zauważyli w jakichś meczach z madryckimi bądź podmadryckimi zespołami. No i był nawet taki pomysł, żeby ściągnąć go do młodzieżowej drużyny Los Blancos. Ostatecznie to się jednak nie stało. Niemniej jednak na pewno ci młodzi piłkarze w Barcelonie obecnie tak naprawdę kreują grę i są absolutnie kluczowi dla tego, co dzieje się w spotkaniach Blaugrany. Same liczby mówią same za siebie, ale przede wszystkim gra i to, jaki wkład w tą grę mają młodzi piłkarze, to robi naprawdę ogromny respekt i budzi respekt do tego, że Barcelona potrafiła tych zawodników wychować. To by było już na tyle, jeżeli chodzi o tę zapowiedź, także napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem wygra to spotkanie, albo jakim wynikiem zakończy się ten mecz, czego spodziewacie się właśnie po El Clasico 255. mecz pomiędzy tymi zespołami. No będzie to na pewno niesamowite widowisko. A tymczasem to by było już na tyle. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia!